Przetnij płatki kosmetyczne na pół i włóż do lodówki. Następnego ranka nie uwierzysz w efekty. Użyj zwykłe bawełniane płatki kosmetyczne. Najczęściej używasz je do zmycia makijażu. Dzisiaj pokażę ci ich inne zastosowanie. Weź nożyczki i kilka płatków kosmetycznych. Przetnij je na pół. Do szklanki wsyp odrobinę zielonej herbaty. Zalej ją gorącą wodą. Nie zaparzaj jej wrzątkiem. Zielona herbata zawiera wiele witamin. Herbata liściasta, a nie ta ma więcej właściwości prozdrowotnych. Ma działanie przeciwmiażdżycowe i przeciwnowotworowe. Kiedy napar ostygnie, uszykuj miseczkę i wlej do niej kilka łyżeczek herbaty. Dodaj małą ilość oleju kokosowego. Odrobina na czubku łyżeczki wystarczy. W ciepłej herbacie olej się rozpuści. Olej kokosowy ma działanie antybakteryjne, przeciwzapalne i przeciwwirusowe. Do miseczki z olejem i herbatą włóż płatki kosmetyczne. Kiedy nasiąkną, wstaw miseczkę do lodówki. Tak możesz je przechowywać dłużej. Nasączone płatki przed użyciem rozciągnij i nakładaj pod oczy. Pozostaw na 20 minut. Cienie pod oczami znikną. Taka maseczka stymuluje krążenie krwi i nawilża. Stosuj regularnie każdego ranka lub na noc, a efekty cię mile zaskoczą. Maseczka przeciwstarzeniowa, która cię zaskoczy. Tonizuje i likwiduje zmarszczki. Skóra dzięki niej jest jedwabiście gładka. Ta maseczka jest niezwykle skuteczna. Żeby ją zrobić, potrzebujesz banany, a właściwie skórkę z jednego banana. Ma ona właściwości, które odmłodzą twoją skórę. Pokrój ją drobno. Włóż do garnka. Wsyp dwie łyżki ryżu. Zapobiega on przedwczesnemu starzeniu się. Wlej 200 ml wody. Gotuj całość przez 10 minut. Ryż z bananem doskonale też rozjaśniają cerę. Następnie przełóż ryż ze skórką banana do blendera. Zmiksuj na jednolitą masę. Przełóż do miseczki i dodaj około jednej łyżki soku z cytryny. Jest idealna na przebarwienia i wypryski. Zawiera też sporo witaminy C. Wsyp jedną łyżkę mleka w proszku. Oczyszczaj na skórę. Dodaj też jedną łyżkę skrobi kukurydzianej. Pochłania ona nadmiar oleju w przypadku cery tłustej. Wszystko dokładnie wymieszaj i przełóż do pojemników na krem. Nałóż na skórę i pozostaw na kilkanaście minut. Taniny zawarte w skórce banana napinają skórę i tonizują ją. Skórka z banana to idealny kosmetyk do pielęgnacji cery z trądzikiem, ale w połączeniu z innymi składnikami jest uniwersalna dla różnych rodzajów cery. Po jej użyciu skóra jest gładka, napięta i pozbawiona zmarszczek. Taką maseczkę możesz przechowywać nawet przez 7 dni w lodówce. Ale najlepiej używać ją regularnie każdego dnia, aż nie zużyjesz całości. Twarz będzie wyglądać nawet 5 lat młodziej. Wystarczy dodać do kremu dwa składniki, by dziesięciokrotnie wzmocnić jego działanie. Do połowy opakowania niebieskiego kremu Nivea dodaj dwie kapsułki witaminy E. Ma ona silne właściwości przeciwutleniające i neutralizuje powstawanie zmarszczek. Następnie dodaj żel z aloesu. Całość dokładnie wymieszaj. Aloes przyspiesza regenerację naskórka. Zawiera sterol, który pobudza organizm do produkcji kolagenu i kwasu hialuronowego. Składniki dodane do kremu Nivea sprawią, że jego działanie będzie wzmocnione. Mieszankę nakładaj codziennie na twarz i dekolt. Nie przepłacaj za kremy przeciwzmarszczkowe. Ten podrasowany krem Nivea ma identyczne działanie, a wykonanie go kosztuje mniej niż 10 zł. Kosmetyczki dodają kawę do kremu Nivea. Dzięki niej zyskuje właściwości porównywalne do luksusowych kosmetyków. Choć ten przepis brzmi dziwnie, to gwarantuje, że sama zaczniesz tak robić. Do miseczki włóż dwie łyżki kremu Nivea. Dodaj dwie łyżki mielonej kawy. Następnie dodaj łyżkę miodu. Enzymy zawarte w miodzie pomagają złuszczać skórę i usuwać martwe komórki na naskórka. Dodatkowo działa jak ochronny plaster który zapobiega wysuszaniu skóry. Wymieszaj całość dokładnie. Kawa działa przeciwstarzeniowo. Kofeina oraz inne związki polifenolowe opóźniają proces rozkładu witaminy C w skórze, a tym samym wygładzają ją i zapobiegają powstawaniu nowych zmarszczek. Połączenie tych trzech składników tworzy super kosmetyk. Używaj go jako peeling lub maseczkę. Używaj dwa razy w tygodniu, a zapewniam, że efekty będą zachwycające. Krem Nivea ma wiele właściwości. Większość osób nie wie, że wystarczy dodać do niej dwa składniki, żeby móc w domowych warunkach usunąć przebarwienia i cienie. Do miseczki przełóż dwie łyżki kremu Nivea, następnie przetnij cytrynę i wyciśnij ją. Cytryna jest bogata w kwas askorbinowy, który zapobiega i usuwa przebarwienia. Zrób to przez sitko, żeby w soku nie pływały pestki. Następnie dodaj do kremu. Dodaj również łyżeczkę mleka w proszku. Ma on działanie napinające skórę oraz żel aloesowy, który pobudza organizm do produkcji kolagenu. Całość wymieszaj. Tak zrobioną maseczkę przechowuj w lodówce. Nakładaj dwa razy w tygodniu na 40 minut. Jest to jeden z najskuteczniejszych domowych sposobów na rozjaśnienie skóry. Cytryna złuszcza naskórek i redukuje przebarwienia. Krem Nivea świetnie nawilża i ujędrnia cerę. Jest świetną bazą dla domowych kosmetyków, których wykonanie nie wymaga od nas wielkiego nakładu czasu. Kupujesz krem Nivea? Masz go w swojej kosmetyczce? Zmarszczki znikają, twarz staje się promienna, a skóra jędrna. Kompleksowa pielęgnacja twarzy, która spłyca zmarszczki i ujędrnia skórę twarzy i dekoltu. Ryż nawilża i łagodzi podrażnioną skórę. Jest tanim produktem, który możesz wykorzystać w codziennej pielęgnacji twarzy. Do zrobienia kosmetyku potrzebujesz trzy łyżki ryżu. Wsyp ryż do miseczki i wlej do niego 200 ml wody. Woda może być przefiltrowana. Wymieszaj i odstaw na całą noc, a najlepiej na 24 godziny w miejsce o temperaturze pokojowej. Rozdrobnij ziarenka ryżu blenderem. Odceć ryż przez sitko lub sitko z gazą. Potrzebny będzie sam płyn, który świetnie oczyszcza skórę twarzy. Do przygotowania toniku potrzebujesz jeszcze pół ogórka. Zetrzyj go na drobnej tarce. Jest on szczególnie przydatny przy pielęgnacji cery tłustej i trądzikowej. Starty ogórek odsącz przez sitko. Miąższ odłóż do miseczki na później. Będziesz miał około 100 ml wody z ogórka. Wlej do niej 6 łyżek wody ryżowej. Woda ryżowa rozjaśni cerę, redukuje plamy starcze, oczyści i odświeży skórę oraz przywróci jej naturalne pH. Wymieszaj miksturę i przelej do buteleczki z atomizerem, która ułatwi używanie toniku z wody ryżowej i soku z ogórka. Stosuj na skórę twarzy i dekoltu, zostaw do wchłonięcia, a nadmiar możesz zmyć wacikiem. Tonik nawilża i wzmacnia barierę ochronną skóry. Działa łagodząco na obrzęki i podrażnienia. Z miąższu ogórka przygotuj peeling, który złuszczy martwy naskórek i wygładzi skórę. Dodaj jedną łyżkę brązowego cukru i łyżeczkę oliwy z oliwek. Oliwa dodatkowo nawilży skórę i odżywi ją. Całość wymieszaj i nakładaj na skórę twarzy, szyi i dekoltu. Masuj przez parę minut okrężnymi ruchami i spłucz wodą. Z pozostałej wody ryżowej, której będzie około 100 ml, przygotuj krem do twarzy. Do wody ryżowej dodaj małą łyżkę skrobi kukurydzianej. Wymieszaj, aby nie było żadnej grudki. Całość przelej do garnka i wstaw na małym ogniu, cały czas mieszając. To baza do kremu. Kiedy płyn zacznie gęstnieć, zdejmij go z kuchenki i przelej do miseczki do ostygnięcia. Następnie dodaj jedną łyżkę żelu aloi wera. Aloes w nim zawarty na wilża. Odżywia skórę i łagodzi podrażnienia. Wymieszaj dokładnie krem. Dodaj łyżeczkę gliceryny. Chroni ona skórę przed utratą wilgoci. Znowu całość dobrze wymieszaj, aby wszystkie składniki dobrze się połączyły. Dodaj pięć kropli witaminy C. Witamina C stymuluje skórę do produkcji kolagenu. Dzięki temu skóra jest jędrna i młoda. Możesz dodać też kilka kropli olejku lawendowego, który łagodzi stany zapalne skóry. Wymieszaj dobrze krem i przełóż do małego pojemniczka. Przechowuj go przez miesiąc w lodówce w temperaturze 5-7 stopni Celsjusza. Stosuj codziennie na skórę twarzy, szyi i dekoltu. Cera stanie się gładka, jędrna, zmarszczki oraz trądzik znikną. Żeby kompleksowo odżywić skórę twarzy, szyi i dekoltu, najpierw stosuj tonik, który zmyje makijaż i oczyści z brudu cerę. Następnie zrób peeling, który usunie martwy naskórek. Po peelingu na czystą i osuszoną skórę nałóż krem. Najlepiej wszystkie te trzy zabiegi wykonać na wieczór i krem zostawić na skórze na noc. Już następnego dnia nie poznasz swojej twarzy w lustrze.